Jo, dziś jest niedziela, 4 stopnie na dworze, ale jesteśmy w Holandii, a w Holandii jeździ się na rowerze, także zapraszam na wycieczkę rowerową. Yeah! Za mną widać krokusy, Holandia słynie z kwiatków i po prostu pomimo tego, że jest bardzo zimno, a właśnie zaczyna padać deszcz, krokusiki w pięknych dywanach, takich mini, a ten lur wyglądają super, a niestety pada. I niestety niewiele się zmieniło, pada dalej, ale z tym nie jestem. Przejeżdżamy nad autostradą, ścieżka rowerowa tylko, podążam w stronę lasu, ponieważ w lesie na pewno nie będzie na bok. Póki co mam darmowe mycie twarzy deszczem i jest fajnie. Właśnie zaliczam mały pit stop po drodze tu na wsi. I patrzcie, co trafiłem! Ej, szacie! O, ale po co chodzisz? Nie bój się! Nie bój się! Tu! Taki mały śregie! Ma 707. Pytaczku. Czy produkcja mleka i obawiam się, że mięsa wygląda to tak fajnie, bo można sobie po prostu z ulicy przyjść i luknąć. I jak widać tutaj Campina, bardzo znane mleko w Holandii, także produkują tu mleczko, myślę, że produkują również tu mięsko. Ale to już jest kwestia nie do powiedzenia dzisiaj, bo dzisiaj się skupiamy na pozytywach. Jedziemy dalej. I w tle, jak widać, piękny i soczysty por. Jeden z moich ulubionych, dzięki któremu zdrowie sprzyja, witamina C uderza do głowy. I jak wiadomo, jest to jedno z wielu warzyw, które można uprawiać cały rok. A tutaj bażan. Piękny widok, uwielbiam takie kadry. Chatka, żółte drzewka, wspaniałe. Byłem tu ostatnio robić zdjęcia też. Zapraszam na Czeluka Shooting. Deszcz przestał padać. Jestem trochę mokry, ale zaraz słońce wyjdzie, miejmy nadzieję na chwilę i mnie osuszy. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Myślę, że tak z 513. A tak naprawdę wiem to, bo tam właśnie pojechał dookoła. Nie widać pewnie właściciel tej działki i tych owieczek. I sobie z nim pogadałem chwilę. Więc pan powiedział 513 owieczek, jeden pies i jedna dobra kobieta. I gospodarstwo gotowe. Pięknie. O, zaraz wam go przybliżę. Tam jest ten ziomek. Co on będzie robić? On mówił, że idzie sprawdzić, czy są zdrowe. Także nie będę więcej tutaj stalkować. Fajna opcja. Podoba mi się w Holandii to, że właśnie tu się stoi człowieczek z Polski z aparatem, czy tam z telefonem.
A ziomek się zatrzymuje, pogadał chwilę, pośmialiśmy się. Od razu oczywiście wiedział, że ja nie z Polski, że ja nie z Holandii. Ale fuck the shizu. I tak jak przeczuwałem, wyszło słoneczko. Właśnie sobie przesycham i jestem na super strefie chillu. Rowerek stoi, ławeczka. Tutaj jak widać już powoli. Ach, zaraz zmienię kamerę. Także taka chillowa niedziela. Miało być deszczowo, ale pozytywne emocje przyniosły. Super flow. Kolejna atrakcja na naszej wycieczce krajoznawczej. Barany. O, bo to są owce z takimi rogami specjalne. Kurczę, nie pamiętam nazwy. Zaraz wam przybliżę. Ścieżka rowerowa wiodąca przez lasek, coś wspaniałego. Można śmigać sobie w świeżym powietrzu. Lekki wiaterek się zmógł, ale to nie szkodzi. Lepsza praca nóg będzie. I właśnie tak mi mija niedziela, moi drodzy. Niedziela w Holandii. Ta ścieżka jest po prostu przekoza. Nie wiem, czy mój rower da tutaj radę, bo nie jest akurat taki górski po tych korzonkach, ale jest naprawdę mistrz opcja, jak w tunelu. Trzeba będzie tu przejechać w lecie, jak będzie całe zielono, na zielono. Ja już tu byłem, ale żeby zobaczyć właśnie ten tunel zieloności. Już nie będę w tej kurce, więc nie będę się tak kamuflować. Ale kto wie, może będę mieć inną zieleń na sobie. A póki co śmigam przez ten las. Póki co chwilę latam po tym lesie. Nie wiem, gdzie jestem tak naprawdę. I chciałem tylko powiedzieć filozofię swoją, że czasami warto się zgubić w lesie. Bo wtedy mózg... Wtedy mózg tak dziwnie reaguje takim strachem, jakby adrenalinką, i myślę, że to jest w chuj zdrowe. Ja się ostatnio zgubiłem wieczorem w lesie, było to widać na relacji mojej i to było dopiero creepy. A teraz w dzień nic strasznego, tym bardziej w lesie takim, tu w Holandii te lasy to są raczej takie obszary, bo ciekawostka jest taka, że w Holandii, chyba w Polsce też jest podobnie, niewiele jest naturalnych lasów. Wszystko jest po prostu przez człowieka zasadzone, ogarnięte. Tutaj XL ławka. Także to wszystko to jest zaprojektowane gdzieś tam 100 lat temu. I niewiele w tym naturalności. Ale co poradzisz. Dlatego można właśnie się zgubić. Oj, ciekawy jestem, jak to się nagra w tych trząsawkach. Warto się zgubić, żeby później się znaleźć. To tak jakby upaść i powstać na nowo. To jak to mawiają, na drugą nogę. Tym razem ostro. Oj, oj, oj. O!
I skończył się deszcz. Takie przemywanie buzi. A teraz jedziemy jedną z moich ulubionych alej w tym lesie, ponieważ przy wschodzie słońca tam jest słoneczko. Kiedy się tutaj staje z kamerą i pojawia się ktoś na horyzoncie, to można zrobić naprawdę przekozackie zdjęcie. Zapraszam jeszcze raz na Czeluka Shooting. Fajne fotki z Holandii i nie tylko. Pozdro. To już koniec mojej wycieczki prawie. Patrzcie ile aut. Idź do lasu. Nawet kiedy pada deszcz. Nawet kiedy ci się nie chce. Idź do lasu. I witamy ponownie w Edelur. Piękny wiatrak, Bishop Smolen. Słoneczko wyszło, nie da się tutaj żyć zbytnio w harmonii, przynajmniej pogodowej, ale da się przyzwyczaić. Dobra, jednak cofam te słowa, da się żyć w harmonii i to nawet lepiej się można przyzwyczaić do niej, ponieważ raz jest słońce, raz deszcz, raz jest dobrze, raz źle. A my kończymy trasę u Vincenta Van Gogha, który mieszkał w Etten-Lur przez 2 lata. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, życzę miłej niedzieli i życzę aktywności.